Witamy Państwa, tym razem nie w studiu, choć w gabinecie. Dominika Tychowicz, dietetyk. Dzień dobry Pani Dominiko. Witamy bardzo serdecznie. Przychodzi pacjent do dietetyka. Tym razem rozmawiamy dlatego, że w ramach budżetu obywatelskiego w Opolu od kilku dni jest okazja, aby także skorzystać z porad dietetyków. W trzech przychodniach w Opolu program jest już realizowany, a słyszałem, że kolejki już są niestety długie, czyli trzeba szybko się zapisywać. Tak, dokładnie. Jest limitowana ilość osób, więc jest duże zainteresowanie, bo coraz więcej pacjentów się o tym dowiaduje i osób też spoza przychodni. Także no, przyjęcia w ciągu dnia są nawet w ilości 14 osób dziennie, więc to już jest spore zainteresowanie i miejsca zaklepane są prawie do końca maja. Dlatego mówimy o tym, bo tak jak wspomniałem, projekt jest finansowany z budżetu obywatelskiego i poświęcony właśnie promocji zdrowia. Coraz więcej mówimy od lat już o dietetyce, coraz więcej mówimy o dietach, coraz więcej mówimy o zdrowej żywności, a jednak mimo wszystko no takim społeczeństwem do końca zdrowym pod tym kątem nie jesteśmy. Z czego to wynika, Pani Dominika? Naszych po prostu takich, tak jak ja, jedzenie białego sera, który kocham. Tutaj chodzi też o to, że diety są z drugiej strony popularne. I bardziej ludzie patrzą pod kątem popularności tych diet, że stosują, bo coś jest znane w internecie, niżeli pod kątem swojej zdrowotności. Bo ja zawsze powtarzam, że najlepsza dieta to jest taka, którą będziemy potrafili stosować całe życie, nie ale tylko to jest tak, chwilę. Że powinniśmy słuchać jednak swojego organizmu, ale on mówi, jedz tłuste mięso. Powinniśmy słuchać organizmu, jeśli jest zdrowy, a nie, że nam podpowiada jakieś złe rzeczy, bo jeśli organizm jest na przykład uzależniony od cukru, to zawsze będzie nas ciągnął do cukru. Więc pod tym kątem go nie słuchamy. Ale jeśli właśnie nam podpowiada, co potrzebuje w danym momencie, no to trzeba go słuchać. Czyli jeśli mówi stop, no to nie napychamy się do pełna, tylko dajemy tak 80% na jedzenie. Wtedy to jest najlepsza porcja dla naszego organizmu. No właśnie, to jest najgorsze, bo jeszcze mówimy, a jeszcze tak kromeczkę. No właśnie, właśnie. Albo już nie możemy, a żeby nie zmarnować... Oczy, jak to się mówi, jedzą. Tak, w pierwszej kolejności. Czy coś się zmieniło w ostatnich latach, Pani Dominiko, jeśli chodzi właśnie o dietetykę, o spojrzenie na to, bo przechodziliśmy bardzo różne fazy. Nikt nie myślał w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku jeszcze o jakich dietach. No, odchudzaliśmy się, bo się odchudzaliśmy. I teraz to jest ten główny problem. Idziemy się odchudzić do dietetyka? No, w przeważającej ilości tak, aczkolwiek też jakby jest większy pogląd na to, że istnieje dietoterapia, czyli jakby odpowiedni sposób żywienia potrafi wyprowadzić z pewnych chorób lub go jakby te choroby znacznie zmniejszyć. Zniwelować. Tak, zniwelować. Mhm. To wróćmy do programu, bo tak jak Pani powiedziała, w trzech przychodniach w Opolu można zastać dietetyka. Na czym polega ta wizyta? Bo to nie jest tylko jednorazowe przyjście, tak, prawda? Dokładnie. Mamy 5 wizyt dla każdej osoby. Pierwsza wizyta polega na przeprowadzeniu takiego szczegółowego wywiadu zdrowotno-żywieniowego, który mi pokaże bardzo dużo informacji na temat stylu życia, chorób, preferencji smakowych, problemów, jakie się pacjent zmaga. Więc na sam koniec takiego wywiadu jest wychwycenie tych błędów żywieniowych i omówienie tych błędów, czyli co pacjent robi źle, co jeszcze powinien poprawić, w jaki sposób to zrobić. Robimy badanie analizatorem składu ciała, czyli sobie tutaj wszystko prześwietlamy od środka. Pokazuje nam to, jaka jest zawartość jakby tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, zawartość wody, minerałów, więc tutaj naprawdę jest fajny podgląd w środku. Analizujemy sobie te wyniki, na co sobie jeszcze musimy zwrócić uwagę. Potem mamy taką historię w tym analizatorze, że przy każdej następnej wizycie, analizując znowu skład ciała, mamy porównanie, czy jest lepiej, czy jest gorzej, w którą ze strony idzie. A w jakim cyklu w takim wypadku te wizyty są? No bo to nie dzień po dniu, bo chyba sensu by nie było. No tak, spotykamy się co 2-3 tygodnie. To jest taka optymalna ilość, bo jeśli chodzi o redukcję, no to optymalny spadek masy ciała wynosi od 0,5 do kilograma tygodniowo. Tak, takim zdrowym, spokojnym odchudzaniem. Tak. No i jeszcze na tej pierwszej wizycie jest skierowanie na badania krwi oraz moczu, więc to jest taka pełna diagnostyka dla pacjenta. Później w kolejnym spotkaniu na drugiej wizycie
jest analiza tych wyników badań. I tutaj już pod kątem tych wyników, w zależności co nam wyjdzie, są dalsze zalecenia, bo jeśli by nam coś odbiegało od normy, no to wtedy będziemy dawać takie zalecenia, aby te wyniki unormować. I podkreślamy to, że są to wizyty bezpłatne, tych 5 w 3 przychodniach. Przypomnijmy ich lokalizację, bo to jest istotne, że Państwo mogą z jednego końca miasta na drugi niepotrzebnie nie jechać. Tak, tam gdzie jest bliżej, tam lepiej pojechać, więc mamy dietetyków na Licealnej w Opolu, na Warińskiego oraz tutaj na Witosa. No i wróćmy do tych wizyt. Z czym najczęściej tak naprawdę przychodzą pacjenci, którzy mówią, no potrzebuję tej pomocy? Dużo też zależy, jak to się mówi, od głowy. To też w psychologii dużo leży, prawda? Głowa to jest początek wszystkiego. No, wszystko się od głowy zaczyna, naprawdę. Więc pacjenci zwykle przychodzą z nadmierną tkanką tłuszczową. Jest to nadwaga albo już w zaawansowanej wersji otyłość. Trzeba przypomnieć, że otyłość jest chorobą, więc musimy ją leczyć poprzez redukcję masy ciała i odpowiedni sposób odżywienia. Też są pacjenci, którzy po prostu przychodzą z danymi jednostkami chorobowymi, bo na przykład nie wiedzą, w jaki sposób się odżywiać w tej chorobie, a to też ma znaczenie, bo każda jednostka chorobowa wymaga innego, indywidualnego dostosowania zaleceń żywieniowych. No właśnie, ja ciągle słyszę keto, dieta taka, a tak naprawdę to te zalecenia są zupełnie indywidualne. Tak. Nie ma. Czy to jednej... nie jest tak, że poddajemy się modzie, naczytaliśmy się w internecie, wow, ktoś pokazał nam na popularnym profilu, zobacz, jestem keto, tak? No dokładnie. Nie ma jednej diety idealnej dla wszystkich, bo każdy ma inne zapotrzebowanie energetyczne. I wszystko to są kwestie no, stricte jednostki, więc trzeba dietę, plan żywieniowy, zalecenia dostosować indywidualnie. Potem czyli możemy sobie zaszkodzić tymi dietami, bo jest bardzo dużo przypadków osób, które stosowały dietę z internetu, a potem sobie rozregulowały cały system w organizmie. Potem my musimy ten system całkowicie uregulować, a to wymaga dużo więcej czasu, niż jakbyśmy od razu przyszli do dietetyka i od razu prawidłowo wszystko zrobili. Czyli najważniejsze pytanie na koniec. Jeszcze Pani Dominiko, ci, którzy być może nie wiedzieli, ci, którzy teraz nas oglądają, jeszcze mają szansę na to, żeby z porad dietetyka skorzystać w ramach tego programu? Tak, jest jeszcze szansa. Jakby program trwa do listopada, więc na spokojnie, jeśli ktoś się jeszcze zgłosi bezpośrednio do przychodni lub do mnie, no to rejestrujemy na dalsze wizyty, także na spokojnie, dużo osób jeszcze zdąży. Proszę Państwa, przypomnę, projekt finansowany z budżetu obywatelskiego w Opolu ruszył poświęcony promocji zdrowia. No i zapraszamy Państwa, bowiem warto będzie wziąć w nim udział, jeśli ktoś ma taką potrzebę, czyli na samo śniadanie to musimy jeść wcześniej rano, Pani Dominiko, czy też no, optymalnie, nie? Do godzinki, bo jest po 9 już u nas. Do godzinki po przebudzeniu się dobrze zjeść śniadanie. Pierwsze. No to mam nadzieję, że Państwo tak jak i my jesteśmy już po śniadaniu. Dietetyk Dominika Tychowicz była naszym i Państwa gościem w czwartek o poranku. Życzymy Państwu miłego, udanego i zdrowego przede wszystkim dnia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.